Eso muy bien. Dobra, więc róbmy to po staremu, po prostu wleźmy w nich. Jeżeli nie możemy się przekraść. No okej, przekonaliśmy gościa, że powinien stąd zniknąć. To działało. Rozejrzyjmy się tutaj trochę. Co my tu mamy? Chyba będą próbowali nas też zdać do tyłu. Taka dronka to fajna sprawa, no. Nie mamy tu nic strony raczej. No i tam sobie kucniemy. Poczekamy na przeciwnika, aż tam do nas przyjdzie. Jest mi zasięg.
No, czyli całkiem niezły wybór był ten golem z dronem. A podejdziemy sobie bliżej. Dziwne, że musimy poruszać się w trybie turowym. No, ale może to ma jakiś swój sens. No, czyli wszystkich musimy doprowadzić. Warto było spróbować. Czwarty gość. O,
Liczyłem, że może akurat trafię. Ej, trzeć się, druta! Zostaw moją dronkę. Masz 90% szans i pudłujesz. Jest jeszcze jeden gość. No wiesz co? Nie masz co strzelać. W łeb się strzelać. No. Osobiście twierdzę, że mam już nabiło się już wyłączyć z tego poruszenia takiego. Tylko gdzie ona chce te duchy przywoływać? Nie za dużo was?
wyciągniemy ich tam, żeby walczyć na swoim. Uhuhu, to nie był dobry pomysł. No, na szczęście piękny krytyk wszedł. No tak, szkoda, żebyś nie trafił. Czy ja tutaj byłem? Zawsze warto się jeszcze dodatkowo rozejrzeć. Nigdy nie wiadomo, co się gdzie znajdzie. Tak, czy przywołaliśmy małą dziewczynkę.
No okej. Tak to się chyba kończy. Szukanie, czy rozmowa z duchem. Z czego dowiedzieliśmy się, że z jednej strony to, co wcześniej było już poruszone w pierwszym odcinku naszym, że troll, mechaniczny troll, no nie, że dużo szczepów, dużo, w każdym razie dużo techniki miał w sobie, obok siebie. I jakiś duch, o którym dowiedzieliśmy się od Vlada, tego szalonego szamana, chyba też z pierwszego bądź drugiego odcinka. Ciekawe. Jeśli przy okazji wzięliśmy sobie kiełbaskę schodząc na dół. I'm
Rzeczywiście warto było wcześniej przyinwestować w charyzmę, żeby sprzedać mi ten kamień. Ale nic tam. Dobra. Słuchajcie, na dzisiaj skończymy sobie w tym miejscu. Wejście do Matrixa. Zobaczycie w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia.